91,6 FM. Przed chwilą rozmowa z Jackiem Sutrykiem, który według sondaży wyborczych jest głównym faworytem do objęcia stanowiska prezydenta Wrocławia na najbliższe 4 lata. Jego najpoważniejszą kontrkandydatką jest Mirosława Stachowiak-Różecka z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Na nasze pytanie o większe zniżki albo całkowicie darmową komunikację miejską dla studentów odpowiedziała tak. A co Mirosława Stachowiak-Różecka zrobi w kwestii dofinansowania in vitro? To może zmienimy temat i zapytamy, czy Mirosława Stachowiak-Różecka jest za wprowadzeniem zakazu przyjmowania do żłobków i przedszkoli nieszczepionych dzieci. Jeśli nie słyszeliście żadnych odpowiedzi, to wcale nie z powodu tego, że mamy problemy techniczne, ale dlatego, że Mirosława Stachowiak-Różecka nie odpowiedziała na prośbę Radia Luz o rozmowę jako jedyna kandydatka na stanowisko prezydenta we Wrocławiu. O czym to świadczy, to każdy może sobie sam odpowiedzieć.